radnych otrzymał proponowany porządek obrad. Czy są jakieś propozycje zmian tego porządku? Bardzo proszę o zabranie głosu pani sekretarz Magdaleny Jarosz Wawrzyńczak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w związku z wszczętym postępowaniem nadzorczym w sprawie uchwały numer 199/17/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku, zasadnym i koniecznym stało się wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszej uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 199/17/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach, oraz kolejnej uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbycia, określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. To pozwoli nam konwalidować podjęte 25 listopada czynności, tak jak czytaliście Państwo w wszczętym postępowaniu nadzorczym. No, te działania musimy podjąć, aby zasady, które są niezbędne do podejmowania czynności związanych z oddawaniem najem, dzierżawę bądź użytkowanie, żebyśmy mogli po prostu normalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo radni zapoznali się z tą uchwałą? Ona była dzisiaj rano przesłana. Czy Państwo chcecie mieć chwilę przerwy na zastanowienie, czy wprowadzamy do porządku obrad, czy szczegółowo ewentualnie mówimy to po wprowadzeniu do porządku obrad? Myślę, że możemy to wprowadzić, a dyskusję podejmiemy w trakcie bezpośredniego głosowania w czasie tych obrad. Proszę zatem o przegłosowanie dwóch wniosków wprowadzenia uchwały. Będziemy głosować nad pierwszym wnioskiem. Jest to wprowadzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 199/17/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Szanowni Państwo, tutaj obsługa Rady wprowadza wniosek. Ja może przeczytam całą tą uchwałę. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 2 punkt 3, artykułu 41 ust. 1 oraz artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713, pozycja 1378, w związku z artykułem 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 295 ze zmianami, Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę numer 199/17/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach,
dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Woźnik. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Czy wniosek mamy przygotowany? Możemy głosować nad... Szanowni Państwo, mamy problemy techniczne. Proszę zatem o 5 minut przerwy, a Państwo w tym czasie bardzo proszę się zapoznać z tą uchwałą i tą następną, którą będziemy wprowadzać do porządku obrad. Ogłaszam 5 minut przerwy. Pani sekretarz. Szanowni Państwo, czy macie Państwo pytania co do tych uchwał, które zaproponowałam tutaj do wprowadzenia do porządku obrad? Ja może tak technicznie powiem, że wszczęcie postępowania
Szanowni Państwo, witam po przerwie. Bardzo proszę o przegłosowanie wniosków w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 199 przez 17 przez 2020 Rady Miejskiej w Łoźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Łoźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Łoźnikach. Bardzo proszę o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Mamy wyniki. Uprzejmie informuję, że za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały było 14 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Jest to głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Łoźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Łoźnikach. Bardzo proszę o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uprzejmie informuję, że za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad było 14 radnych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam kolejną przerwę techniczną w celu wprowadzenia i wprowadzenia przed chwilą przegłosowanych uchwał do porządku obrad. Także za chwilę rozpoczniemy dalszą część sesji.
Szanowni Państwo, wprowadziliśmy do porządku obrad dwie uchwały. Pozwolę sobie odczytać porządek obrad z korektami, które nanieśliśmy. Do porządku obrad będzie również, będą literówki wprowadzone w pozycji dotyczącej uchwalenia, podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błośnik. To jest skrótowa nazwa uchwały, powinna brzmieć wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Włośnik oraz wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Włośniki Psary. Także również te korekty będą wprowadzone. Pozwolę sobie przeczytać prawidłowy porządek obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, bieżąca informacja z pracy Komisji Rady. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawie, podpunkt A. Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 199/17/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Podpunkt B. W sprawie określenia, podjęcia uchwały w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Podpunkt C. Wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Woźniki. Podpunkt D. Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Woźniki na rok 2021. Podpunkt E. Wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki. Podpunkt F. Wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki Psary. Podpunkt G. Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy Woźniki. Podpunkt H. Zmiany uchwały nr 159/14/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. Podpunkt I. Przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Woźniki na lata 2021-2026. Podpunkt J. Zmiany uchwały nr 130/11/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2020-2027. Podpunkt K. Zmiany budżetu gminy Woźniki na 2020 rok. Podpunkt L. Wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu tych wydatków. Podpunkt L. Wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2021-2027. Podpunkt M. budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu, odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie uchwały budżetowej, punkt szósty, sprawy różne, wnioski i petycje radnych oraz innych uczestników sesji i punkt siódmy, zakończenie sesji. Kto jest za takim przyjęciem porządku obrad, proszę bardzo o głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Każdy z Państwa otrzymał protokół. Czy są jakieś pytania do protokołu? Nie widzę. Proszę zatem o zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Każdy z Państwa otrzymał bieżącą informację z pracy Komisji Rady. Czy są pytania do przewodniczących poszczególnych komisji pracujących w Radzie?
Nie widzę. Przechodzimy zatem do podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałą, którą dzisiaj będziemy podejmować, jest uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 199 przez 17 przez 2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Czy mają Państwo pytania do tej uchwały? Czy należy się jakieś dodatkowe wyjaśnienie jeszcze? Nie widzę. Proszę zatem o przystąpienie do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach. Czy mają Państwo pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą, nad którą dzisiaj będziemy pracować, jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Woźniki. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na komisji mieszkaniowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Mają Państwo również uzasadnienie. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa o oddanie głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą jest przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Woźniki na rok 2021. Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Czy mają Państwo jakieś dodatkowe pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki. Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji do Spraw Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy mają Państwo jakieś dodatkowe pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki. Proszę o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki Psary. Czy są uwagi do tej uchwały? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konfederak Artur. Jestem autorem aglomeracji Woźniki i Woźniki Psary. Ja chciałem tutaj dopisać w paragrafie trzecim
słowo do psary. Punkt by brzmiał następująco. Mniejsza uchwała była przeprowadzona uchwałą nr 99 łamane przez 9 przez 2019 Rady Gminy Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Woźniki Psary. I tutaj byłaby ta zmiana, jeżeli chodzi o Woźniki z Psary. Pozostała treść uchwały proponowałbym zostawić bez zmian. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawką, którą przedstawił autor dokumentu. Proszę bardzo, pani prawnik. Proszę się wstrzymanie głosowania. Szanowni radni, techniczna sugestia, ponieważ jest to w tym momencie autopoprawka, to prosiłabym najpierw przegłosować autopoprawkę, a potem całą uchwałę. Pani prawnik, myślę, że tutaj kwestia tylko jest literówki, także nie jest to, myślę, że na tyle znacząco to wybrzmiało. Jeśli oczywiście coś, to mogę odczytać całkowicie. Oczywiście, decyduje pani przewodnicząca, no, także jak najbardziej. Pan autor tutaj dokumentu chyba wystarczająco jasno określił poprawkę, która zaistnieje. Dotyczy ona jedynie kwestii, że to nie jest aglomeracja Woźniki, tylko Woźniki Psary automatycznie tak należy w uchwale umieścić. Myślę, że to jest wystarczająco czytelne dla państwa, korekta drobna, także nie widzę potrzeby tutaj dodatkowego głosowania. Bardzo proszę państwa o oddanie głosu na projekt tej uchwały wraz z tą poprawką oczywiście. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu G. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy Woźniki. Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie opiniowała ten projekt. Mają państwo również uzasadnienie do uchwały, projektu uchwały. Czy mają państwo pytania jakieś jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Bardzo proszę o uruchomienie systemu głosowania, a państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą, nad którą dzisiaj będziemy procedować, jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 159 przez 14 przez 2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. Czy mają państwo pytania do uchwały? Projekt tej uchwały był przedmiotem prac Komisji Społecznej. Komisja pozytywnie odniosła się do tego projektu. Nie widzę pytań. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Woźniki na lata 2021-2026.
Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy mają Państwo pytania do tej uchwały jeszcze? Nie widzę. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to zmiana uchwały nr 130/11/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2020-2027. Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy mają Państwo jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o podjęcie uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu K. Jest to zmiany budżetu gminy Woźniki na 2020 rok. Projekt uchwały był przedmiotem Komisji Prac Budżetowych. Czy mają Państwo pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu tych wydatków. Projekt uchwały był przedmiotem Komisji Prac Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Do projektu uchwały mają Państwo również uzasadnienie. Czy są jakieś kwestie, które chcieliby Państwo jeszcze wyjaśnić? Nie widzę. Proszę zatem o... proszę bardzo Panie Radny, zapraszam do mównicy. Nie zaznaczył się Pan w głosowaniu, ale to tak? To coś mi się może nie wyświetliło. Bardzo proszę o... proszę jeszcze o uruchomienie mikrofonu. Dziękuję. Jeden jest tylko takie formalne zgłoszenie, że tam jest przy zakupie prasy na oczyszczalnię, tam jest błąd. Jest rok 2020, nie 2021. A drugie to jest takie tylko drobna uwaga. A drugie pytanie moje jest takie, czy jak zakupimy tą prasę, mamy gdzie ją zainstalować na tej oczyszczalni? Czy ona będzie tworzyła jakąś linię, która będzie się uzupełniała? I drugie pytanie moje takie w stosunku do tej inwestycji. Jakie oszczędności będą wynikały z zakupu tej prasy na oczyszczalnię ścieków w Woźniki? Ponieważ no wiadomo, że ona już była długo oczekiwana na jako zakup, który miał spowodować oszczędności w obsłudze tej oczyszczalni. To jest takie moje pytanie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Otóż tutaj w kwestii, o której pytał Pan Radny, no po pierwsze to nic nie wiadomo, żeby miał być problemy techniczne związane z montażem pracy. Ten montaż nastąpi, na wierze Pani Kierownik poprawi, do końca marca, prawda? 2021 roku. Rzeczywiście tam błąd w dacie, także to też dobrze, że tutaj Pan zwrócił na to uwagę. Natomiast co do oszczędności, no w tej chwili
W tej chwili za, w kwestii wywozu odpadów, prasowania odpadów, no był to wydatek rzędu 70-80 tysięcy w ciągu roku. W tej chwili no myślę, że przynajmniej o połowę te koszty będą mniejsze. Także tutaj zdecydowanie efekt ekologiczny, no i efekt też finansowy będzie zdecydowanie lepszy. No i zgadzam się, tak, prasa była oczekiwana już od dłuższego czasu, no i w końcu do końca marca no będzie funkcjonować. Dziękuję bardzo. Czy są tutaj jeszcze jakieś pytania co do tego? Nie widzę. Rozumiem, że uchwałę będziemy podejmować wraz z tą poprawką tutaj, jeśli chodzi o termin realizacji, tak? Pani Skarbnik, dobrze rozumiem? Czy ta data będzie pisarska? Dobrze. Szanowni Państwo, proszę zatem w załączniku do uchwały tutaj przy głosowaniu wziąć uwagę pod to, że termin realizacji w pozycji tutaj 801, dział 801, rozdział 801.04, paragraf 6050, przepraszam, zakup prasy, jesteśmy rozdział, dział 900, rozdział 900.001, paragraf 6060, zakup prasy taśmowej, kwota 154 980 zł, termin realizacji ma być tutaj skorygowany, to jest 30 stycznia 2021 roku. Zgadza się Pani Skarbnik? Tak. Szanowni Państwo, proszę zatem o podjęcie uchwały wraz z tą poprawką tutaj, jeśli chodzi o termin realizacji dla zakupu prasy taśmowej skorygowanej na 2021 rok. Proszę o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2021-2027. Na podstawie artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Woźniki na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Woźniki obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Przyjąć objaśnienia do wyżej wymienionej uchwały stanowiące załącznik nr 3. Paragraf 4. Ustęp pierwszy. Upoważnia się burmistrza gminy Woźniki do zaciągnięcia zobowiązań. Punkt pierwszy. Związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2U do uchwały. Punkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, w których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 5 milionów złotych. Ustęp drugi. Upoważnia się burmistrza gminy Woźniki do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Ustęp trzeci. Upoważnia się burmistrza gminy Woźniki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Woźniki. Paragraf 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach nr 130/11/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2020-2027 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Uchwała nr 4200/6/239/2020 szóstego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Woźniki na lata 2021-2027. Na podstawie artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z 2018 roku, pozycja 2245 z 2019 roku, pozycja 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, pozycja 284, 374, 568 i 695 oraz artykuł 13 punkt 12, artykuł 19 ust. 2 i artykuł 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137. Szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię z uwagą o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po dokonaniu analizy przedłożonego przez burmistrza Woźnik projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027 stwierdza, co następuje. Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Projekt ten zawiera elementy określone w artykule 226 ust. 1-4 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, jest zgodny z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2021 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot, przychodów oraz rozchodów i wynoszą odpowiednio. Tiret pierwsze. Deficyt w kwocie 2 116 549 zł. Tiret drugie. Przychody w kwocie 4 876 686 zł. Tiret trzecie. Rozchody w kwocie 2 760 137 zł. Wydatki i dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą zostały ustalone przy zachowaniu relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu została sporządzona zachowaniem wymogu, o którym mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Na koniec 2021 roku planowany dług miasta wynosi 12 918 355 zł i 70 groszy. W kolejnych latach dług miasta spada. Ostateczna spłata długu miasta nastąpi w 2027 roku. Skład orzekający dokonał również oceny realistyczności przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej, między innymi w zakresie wielkości mających wpływ na kształtowanie się relacji z artykułu 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku oraz w latach następnych i nie wynosi uwag w tym zakresie. Skład orzekający zwraca uwagę, że bez zastosowania ustawowych wyłączeń z tytułów, o których mowa w artykule 243 ust. 3, obligatoryjna relacja nie jest spełniona w roku 2023, co w przypadku nieotrzymania zaplanowanych środków lub niespełnienia warunków stosowania wyłączeń może wiązać się z ryzykiem braku możliwości spełnienia relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował jak w sentencji. Od niniejszej uchwały burmistrzowi Woźnik przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podpisano przewodniczący 6 składu orzekającego Mirosław Cer. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma pytania do odczytanego projektu wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Proszę zatem o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to budżet gminy Woźniki na 2021 rok. Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 713 oraz artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214, artykułu 215, artykułu 217, artykułu 222, artykułu 235-237, artykułu 239, artykułu 258, artykułu 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 196 994 zł. Litera A. Bieżące w kwocie 52 159 558 zł. Litera B. Majątkowe w kwocie 8 036 436 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustęp 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 312 546 zł. Z tego litera A. Bieżące w kwocie 49 727 088 zł. Litera B. Majątkowe w kwocie 12 585 455 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. Paragraf drugi. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 116 549 zł. Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
Litera A. Zaciągniętych kredytów 489 863 zł. Litera B. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1 626 686 zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 876 686 zł z następujących tytułów. Litera A. Zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 250 000 zł. Tiret pierwsze, w tym kredyty 3 miliony zł. Tiret drugie, pożyczki 250 000 zł. Litera B. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 1 626 686 zł. Ustęp 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 760 137 zł z następujących tytułów. Litera A. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 760 137 zł zgodnie z załącznikiem 3. Paragraf 4. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 4 750 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł. Punkt 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 489 863 zł. Punkt 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 760 137 zł. Paragraf 5. Ustęp 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 000 zł. Ustęp 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 155 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 9. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok. Punkt 1. Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Ustęp 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 000 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustęp 2. Ustala się wydatki w kwocie 34 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 11. Ustęp 1. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarką odpadami. Ustęp 2.
ustala się wydatki w kwocie 2 500 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami. Paragraf 12. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w wysokości 20 000 zł. Paragraf 14. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Paragraf 15. Upoważnia się burmistrza do ustęp 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł. Ustęp 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Ustęp 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również. Litera A. Do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu niepowodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej. Litera B. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych. Ustęp 4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Ustęp 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z litera A. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego. Litera B. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego. Litera C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 16. Ustęp 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planów wydatków w tym roku budżetowym. Ustęp 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. Paragraf 17. Ustęp 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Woźnik. Ustęp 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Uchwała nr 4200/6/237/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały budżetowej gminy Woźniki na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykułu 19 ustęp 1 i 2, artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię z uwagą o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie.
Szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego tutejszej Izbie przez burmistrza Woźnik projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający ustalił, co następuje. Ustęp pierwszy. W projekcie budżetu zaplanowano. Tiret pierwszy. Dochody budżetu w wysokości 60 195 994 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 52 159 558 zł. Tiret drugie. Wydatki budżetu w wysokości 62 312 543 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 727 088 zł. Ustęp drugi. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 2 432 470 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Ustęp trzeci. Planowany deficyt ma wynieść 2 116 549 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą kredyty w kwocie 489 863 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetowym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 626 686 zł. Ustęp czwarty. Kwoty zaplanowanych rezerw ogólnej i celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1398. Ustęp 5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. Skład orzekający zwraca uwagę na niezgodność występującą między paragrafem 10 projektu uchwały a załącznikiem o wydatkach. W paragrafie 10 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 215 500 zł, natomiast w załączniku dotyczącym wydatków ujęto kwotę 195 500 zł. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Od niniejszej uchwały burmistrzowi Woźnik przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podpisano przewodniczący szóstego składu orzekającego Mirosław Cer. Uchwała nr 4200 przez 6 przez 238 przez 2020 szóstego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Woźniki. Na podstawie artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 19 ust. 1 i 2
artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, szósty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2 116 549 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Woźniki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy Woźniki na 2021 rok przedstawionym przez burmistrza Woźnik Radzie Miejskiej w Woźnikach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dochody zaplanowano w łącznej wysokości 60 195 994 zł, a wydatki ogółem w wysokości 62 312 543 zł. Planowany deficyt budżetowy ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami wynieść ma 2 116 549 zł. Jako źródła pokrycia planowanego deficytu wskazano kredyty w kwocie 489 863 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 626 686 zł. Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2021-2027 stanowiącej element projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2021 roku kredyty w wysokości 489 863 zł, mające służyć pokryciu deficytu, miasto spełnia przy przyjętych założeniach planistycznych relację, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odnosząc się do możliwości pokrycia deficytu w 2021 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, skład orzekający na podstawie posiadanych dokumentów, w tym sprawozdania RBNDS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2020 roku, uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok wraz z uchwałami zmieniającymi stwierdza, że istnieje możliwość pokrycia deficytu 2021 rok ze wskazanego źródła. Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności niewykazanych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów w roku 2020 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa miasta może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona. Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem składu orzekającego, miasto ma aktualnie możliwość uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej pokrycie założonego deficytu budżetu roku 2021. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak na wstępie. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodniczący szóstego składu orzekającego Mirosław Cer. Szanowni Państwo, bardzo proszę przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Woźnikach o odczytanie opinii, które zostały zatwierdzone przez komisję. Bardzo proszę pana Bartłomieja Pliczko, przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego.
Komisja Budżetowa Rady, nie, przepraszam, przepraszam. Dobrze. Dotycząca opinia w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021. Komisja do spraw rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 przeanalizowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok w zakresie planowanych inwestycji. Po omówieniu spraw związanych z projektem budżetu i uzyskaniu wyjaśnień udzielonych przez kierownika referatu inwestycji i infrastruktury komunalnej, Komisja do spraw rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego w głosowaniu jednomyślnym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021. Podpisał przewodniczący Bartłomiej Pliczko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Piotra Cibę, przewodniczącego Komisji do spraw oświaty, kultury i sportu o odczytanie opinii. Dotyczy opinia w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Komisja do spraw oświaty, kultury i sportu na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku przeanalizowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok w zakresie oświaty i kultury i sportu. Po omówieniu spraw związanych z projektem budżetu i uzyskaniu wyjaśnień przez panią skarbnik, Komisja do spraw oświaty, kultury i sportu w głosowaniu jednogłośnym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Podpisany przewodniczący Piotr Ciba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Marię Golarz, przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, o odczytanie opinii na temat budżetu, projektu budżetu na 2021 rok. Opinia w sprawie budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 przeanalizowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Po omówieniu spraw związanych z projektem budżetu i uzyskaniu wyjaśnień przez skarbnika gminy oraz pracownika referatu zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych i gospodarki mieszkaniowej przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem projektu budżetu były 4 osoby, a 1 osoba była przeciw. W związku z powyższym Komisja Mieszkaniowa większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Podpis przewodnicząca komisji Maria Golarz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego Mariusza Pogodę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o odczytanie opinii na temat projektu budżetu na 2021 rok. Woźniki, dnia 28 grudnia 2020 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Woźnikach do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach. Dotyczy opinii w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 roku przeanalizowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Po omówieniu całości spraw związanych z projektem budżetu, Komisja Rewizyjna w głosowaniu jednogłośnym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Podpisał przewodniczący komisji Mariusz Pogoda. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Pogoda jest również osobą upoważnioną przez przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Andrzeja Staronia. Proszę zatem o odczytanie opinii Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Woźniki, dnia 28 grudnia 2020 roku. Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Woźnikach do przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach. Opinia Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Komisja Budżetowa w składzie: Mariusz Pogoda, członek komisji, Tomasz Nowicki, członek komisji, Robert Bęczkowski, członek komisji i Szymon Klabis, członek komisji. Wydaje pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Uzasadnienie. Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 roku analizowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnią prognozą finansową na lata 2021-2027. Projekt budżetu gminy na 2021 rok opracowano m.in. w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy na rok bieżący. Przy planowaniu budżetu gminy na 2021 rok przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 760 136 zł oraz odsetek w wysokości 350 tysięcy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody budżetu w wysokości 60 195 994 zł, wydatki budżetu w wysokości 62 312 543 zł. Niedobór budżetu wynosi 4 876 686 zł, w tym deficyt budżetowy w wysokości 2 116 549 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 760 137 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie w 2021 roku kredytów i pożyczek na kwotę 3 250 000, w tym 489 863 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 760 137 zł. Wprowadzono środki pieniężne w wysokości 1 626 686 zł występujące na wyodrębnionym rachunku bankowym. Obecna na posiedzeniu komisji skarbnik gminy udzieliła stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania członków komisji. Komisja budżetowa zapoznała się z uchwałami 6 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 roku, to jest uchwałą numer 4200/6/237/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały budżetowej gminy Woźniki na 2021 rok wraz z uzasadnieniem /opinia pozytywna z uwagą. Uchwała numer 4200/6/238/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok gminy Woźniki /opinia pozytywna. Uchwałą numer 4200/6/239/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Woźnik projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027 opinia pozytywna z uwagą. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zwrócił uwagę na niezgodność występującą między paragrafem 10 projektu uchwały a załącznikiem o wydatkach. W paragrafie 10 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 215 500 zł, natomiast w załączniku dotyczącym wydatków ujęto kwotę 195 500. Natomiast w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócił uwagę, że bez zastosowania ustawowych wyłączeń z tytułów, o których mowa w artykule 243 ustęp 3, obligatoryjna relacja między relacja nie jest spełniona w roku 2023, co w przypadku niedotrzymania zaplanowanych środków lub niespełnienia warunków stosowania wyłączeń może wiązać się z ryzykiem braku możliwości spełnienia relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Wymienione w uchwale uwagi i uchybienia zostały wyjaśnione przez skarbnika gminy. Uchwała budżetowa zostanie skorygowana w zakresie wskazanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prowadzący posiedzenie komisji przedstawił opinię pozostałych komisji rady w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. A więc Komisja Mieszkaniowa pozytywnie 4 głosami za i 1 głosem przeciw zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki
na 2021 rok w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Komisja rewizyjna pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na rok 2021. Komisja do spraw oświaty, kultury i sportu pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Woźniki na 2021 rok w zakresie oświaty, kultury i sportu. Komisja do spraw rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego w głosowaniu jednogłośnym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 rok. Po omówieniu całości spraw związanych z projektem budżetu, Komisja Budżetowa w składzie osobowym Mariusz Pogoda, Tomasz Nowicki, Robert Bęczkowski, Szymon Klabis jednogłośnie wydaje pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu gminy Woźniki na 2021 rok. Jednocześnie pozytywnie opiniuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Woźniki na lata 2021-2027. Podpisy członków komisji z upoważnienia przewodniczącego komisji Mariusz Pogoda, Tomasz Nowicki, Robert Bęczkowski i Szymon Kamis. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, został odczytany projekt uchwały budżetowej, odczytane również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu. Odczytane również wszystkie opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Woźnikach. Przechodzimy do dyskusji. Jako pierwszego bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Woźnik Michała Aluszko. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Taka refleksja na początek. No kończy się nam 2020 rok. Rok bardzo trudny dla świata, dla naszego państwa, dla naszej małej ojczyzny również. Z nadzieją patrzymy w przyszłość ku nadchodzącemu 2021 rokowi. Liczymy, że no, przyniesie koniec epidemii, przyniesie nam w końcu normalność. Mówiąc o budżecie na 2021 rok, oczywiście on też jakby nie jest oderwany od tego wszystkiego, co powiedziałem. Budżet, który no bardzo trudno było skonstruować przede wszystkim ze względu na to, że no ta sytuacja epidemiczna przyniosła też ze sobą kryzys, o którym wielokrotnie też mówiliśmy, spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym, niewystarczające jak co roku zresztą środki na pokrycie zadań edukacyjnych, bo subwencja jest jak zwykle niewystarczająca po to, żeby te zadania móc finansować. No to wszystko powodowało, że no prace no były żmudne, trwały długo. No niemniej, proszę Państwa, zależało mi bardzo, żeby utrzymać poziom wydatków inwestycyjnych na wysokim poziomie. To się udało, prawie 12,5 miliona na inwestycje w przyszłym roku. To myślę, że bardzo duży sukces. No, kwota no jedna z rekordowych, jeśli chodzi o samorząd woźnicki. W związku z tym no też jakby nie boję się powiedzieć, że ten budżet jest budżetem no i ambitnym i na pewno prorozwojowym. Co do takich najważniejszych zadań, jeśli Państwo pozwolicie, które przewidzieliśmy do realizacji na 2021 rok, no można by je podzielić na takie trzy sfery, proszę Państwa. To jest infrastruktura drogowa, to jest ekologia i to jest baza edukacyjna, sportowa i rekreacyjna. Tak mniej więcej w ramach tych trzech jakby sfer odbędą się, czy będą realizowane największe inwestycje. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, proszę Państwa, to no, mamy oczywiście zadanie największe, przebudowa drogi powiatowej Woźniki-Lubrza, 4,5 miliona złotych prawie całe zadanie. Te prace już się rozpoczęły. Wykonano na pierwszym etapie kanał technologiczny, rozpoczęła się wycinka drzew. Nieco później niż przewidywaliśmy, no ale tutaj znowu sytuacja, o której mówiłem, miała znaczący wpływ na to, że te prace no, z opóźnieniem, ale rozpoczęły się. Zadanie musi być zrealizowane do końca 2021 roku.
Jestem przekonany, że tak będzie. Także no tu patrzę bardzo optymistycznie. No czekamy wszyscy z niecierpliwością, żebyśmy mogli tą nową nawierzchnią pod koniec 2021 roku przejechać między Woźnikami a Lubrzą. Drugie duże zadanie, proszę Państwa, to jest przebudowa drogi między Dąbrową Woźnicką a Kolonią Woźnicką. To też blisko 3 km drogi. Zadanie, które będzie realizowane i współfinansowane również przez gminę Woźniki oczywiście i przez Nadleśnictwo Świerklaniec. No tutaj prawie 500 000 złotych mamy przewidziane na ten cel. Oczywiście w ramach wydatków bieżących planujemy jak zwykle te zadania, które dotyczą nakładek asfaltowych, nakładek bitumicznych na ulicy Słonecznej w Muzykach. Ten temat chcielibyśmy już w tym roku dokończyć. W Sulowie w Woźnikach, też temat rozpoczęty w roku 2020, będziemy kończyć w roku 2021 na ulicy Strzebińskiej w Psarach, czy na ulicy Bocznej, ulicy Gliwickiej w Drogobyczy. Planujemy także remonty dróg tłuczniowych, ulica Szkolna w Ligocie Woźnickiej po uprzednim wybudowaniu wodociągu oraz ulica Piaskowa w Dyrdach. No w planach mamy również, proszę Państwa, remont drogi między Woźnikami Sulów a Lubrzą. Tutaj będziemy starali się o środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania przebudowy dróg polnych. No też mocno liczymy na te środki zewnętrzne. Co roku udawało nam się je zresztą pozyskać. Myślę, że podobnie będzie i w przyszłym roku. Co do tematów ekologicznych, no to ten pierwszy, o którym już tutaj rozmawialiśmy, tak, którym to jest zakup prasy na oczyszczalnię w Woźnikach. Z końcem marca zakończymy realizację tego zadania, ale takim najważniejszym proekologicznym zadaniem jest oczywiście kompleksowa modernizacja oświetlenia, proszę Państwa, w gminie Woźniki. Tutaj środki zewnętrzne w kwocie ponad 1 800 000 złotych, całe zadanie prawie 2 300 000 złotych, 1500 opraw sodowych na LED zostanie wymienionych, w związku z tym też jakby tutaj ten czynnik ekologiczny, mniejsza emisja CO2 oczywiście i bardzo znaczące oszczędności, jeśli chodzi o energię elektryczną. Ale to nie wszystko, proszę Państwa, ponieważ powstanie też projekt na dalszą rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przewidzieliśmy w Woźnikach oczywiście tutaj blisko 80 000 złotych na ten cel, jak również środki przewidziane na sprzątanie dzikich wysypisk w kwocie około 40 000 złotych. Kontynuujemy program ograniczenia niskiej emisji w gminie Woźniki jak co roku i do połowy roku będziemy mieli kompletne też dokumentacje na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamienicy i w Lubrzy. Co do infrastruktury sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej, proszę Państwa, no to oczywiście dwa tematy rozpoczęte teraz pod koniec roku. Mam nadzieję ze szczęśliwym finałem w listopadzie 2021 roku. To jest budowa sal gimnastycznych w Kamienicy i Lubrzy. No a to nie wszystko, bo w tym roku planujemy rozpocząć również przebudowę boiska LKS Orzeł Psary Babienica. Więc jakby trzy takie duże tematy sportowe. Co do infrastruktury rekreacyjnej, no to urządzamy dwa nowe place zabaw, proszę Państwa, tak? W miejscowości Mzyki i w miejscowości Kamieńskie Młyny przy ulicy Tysiąclecia. Jeśli chodzi o infrastrukturę czy bazę edukacyjną, proszę Państwa, to również tak jak to podejmowaliście w tym planie finansowym wydatków niewygasających, tak, rozpoczęliśmy remonty łazienek w szkole podstawowej w Ligocie, w szkole podstawowej w Psarach,
Planowane jest również wykonanie łazienki w przedszkolu w Woźnikach, a także prace remontowe w szkole podstawowej, w Woźnikach. To jeśli chodzi o bazę, proszę Państwa. Natomiast jeśli chodzi o tematy rekreacyjne, ekologiczne, powiedziałbym, to dzisiaj o godzinie 13:00, to też jakby bardzo serdecznie Państwa zapraszam, kto będzie miał czas, w sali posiedzeń. Podpisujemy umowę na dysponowanie terenem z nadleśnictwem Koszęcin w kwestii planowanej ścieżki rowerowej pomiędzy Dyrdami a Woźnikami, także doszliśmy do konsensusu, jeśli chodzi o zapisy umowy i dzisiaj uroczyście z panem nadleśniczym o godzinie 13:00 planujemy tę umowę podpisać. Kto z Państwa będzie dysponował czasem, to oczywiście serdecznie zapraszam. To jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, proszę Państwa, natomiast no też warto powiedzieć jeszcze o dwóch kwestiach, jeśli chodzi o budżet na 2021 rok. No, na niezmienionym poziomie pozostają wydatki na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Także to kwota prawie pół miliona złotych. No też jakby przy tej okazji dobrze powiedzieć o zakończonych i planowanych inwestycjach w tą infrastrukturę. No tutaj u progu nowego roku Ochotnicza Straż Pożarna z Lubrzy no będzie dysponowała nowym, rozbudowanym budynkiem strażnicy, bo to zadanie kończymy, a no rozpoczął się remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Woźnickiej. To zadanie będziemy kończyć w kwietniu 2021 roku. Tak na zakończenie, oprócz tych inwestycji twardych, proszę Państwa, zawsze podkreślam, inwestycja w człowieka jest tą jedną z najważniejszych, stąd też bardzo cieszą mnie te kwestie społeczne, które będziemy realizowali w przyszłym roku. Mamy trzy projekty unijne, które znalazły pozytywną opinię u marszałka, będą dofinansowane, będą dotyczyły osób wykluczonych, niepełnosprawnych. No i warto podkreślić, że jeśli chodzi o powiat lublinieckie, jesteśmy prekursorem, ponieważ no, jako jedyni w powiecie otworzymy Centrum Integracji Społecznej. Na ten temat będziemy też, myślę, szeroko mówić jeszcze na sesji styczniowej, ale ten projekt też dofinansowany z środków społecznych, z środków Urzędu Marszałkowskiego będzie realizowany, co też, jak mówię, niezmiernie mnie cieszy, bo te kwestie społeczne są równie ważne. Także ja tak może w skrócie, jeśli chodzi o budżet, jakby były pytania, to oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do Pana Burmistrza, do projektu uchwały budżetowej? Bardzo proszę, Pan Radny Bartłomiej Pliczko. Tak, ja chciałem przede wszystkim podziękować i komisji, i Panu Burmistrzowi, że jest dalej ten plan budowy ścieżek rowerowych poprzez remont tych dróg polnych, bo cały czas uważam, że za parę lat, jak będziemy to sukcesywnie robić niedużymi kwotami, to stworzymy taką ścieżkę dróg, którą potem możemy pokryć nakładką asfaltową i stworzyć taką woźnicką no, drogi do lokalnego poruszania się na rowerach czy na innych urządzeniach. Bardzo, bardzo fajnie, że remontujemy oświetlenie i to jeszcze z dużym udziałem środków zewnętrznych, które nie dość, że mamy na to dofinansowanie, to jeszcze obniży nam potem ceny za energię elektryczną. Tylko mam taką prośbę, że przy tak dużych inwestycjach, żebyśmy nie zapominali o takim bieżącym utrzymaniu dróg, szczególnie tych dróg naszych gminnych albo powiatowych, które są w naszym władaniu.
Od razu muszę powiedzieć, że naprawdę dużo się poprawiło, jeśli chodzi o wizualną stronę naszej gminy, szczególnie chodzi o ulicę Dworcową, ale chciałbym tylko zwrócić jeszcze taką uwagę, żeby nie zapominać o tym, żeby szczególnie tam, gdzie są drogi nasze gminne albo powiatowe, które mają rów, a które na przykład nie są koszone po dwóch stronach, ja o tym też mówiłem na komisji rolnej, żeby o to dbać, żeby to wykaszać na bieżąco, żeby nie dopuszczać do tego, żeby tam się zaczynały samosiejki, bo po paru latach zaniedbań, tak jak to widać na przykład na drodze do Cynkowa, bardzo ciężko jest to rozwiązać. Znaczy coroczne wycinanie tych krzaków nic nie daje, nie dość, że to dużo kosztuje, to jeszcze nic nie daje, ponieważ ta wegetacja jest szybsza niż to nasze wycinanie, także chciałem zwrócić też uwagę na to, żeby mimo tych dużych inwestycji też przeznaczyć jakieś pieniądze albo zagwarantować w budżecie pieniądze takie, które te rzeczy, które gmina sama nie może wykosić, na przykład nie mając takiego sprzętu, zlecać to lokalnym firmom, które dzięki temu też je wspieramy i poprawiamy jakość utrzymania tych naszych dróg gminnych i powiatowych, za które jesteśmy odpowiedzialni. Tu można brać przykład z dróg wojewódzkich, jak one są wykaszane. Wiadomo, oni mają o wiele większe pieniądze na to, ale tak chciałem zwrócić uwagę panu burmistrzowi i komisji budżetowej na to, żebyśmy na to też przyłożyli uwagę, bo też wpływa na to na nasz wizerunek naszej gminy i też na stan utrzymania tych dróg. Ja wiem, że to jest ciężkie do pogodzenia w interesy wszystkich mieszkańców, bo każdy ma swoje priorytety, no ale to jest taka moja uwaga ze strony komisji rolnej. Mówiliśmy to na komisji, mam nadzieję, że będziemy tego pilnować, bo jak nie będziemy tego pilnować, to za parę lat na przykład droga Koziegłowska może wyglądać tak samo jak droga na Cynków, a potem już jest dużym problemem przywrócenie tego do stanu poprzedniego. Pewnie są jakieś inne drogi na terenie gminy, które też trzeba na to zwrócić uwagę, ale to jest taki z mojego punktu widzenia takie priorytety, żeby pomimo tych inwestycji były też pieniądze na to, żeby na bieżąco ta gmina ładnie wyglądała, była wykaszana, żebyśmy nie robili sobie takich zaległości, które po paru latach mogą kosztować dużo, dużo więcej niż te bieżące utrzymanie stanu na przykład takiego śmiesznie brzmiącego rowu, tylko że potem to wykaszenie tego rowu po paru latach do zera, no może kosztować dużo, dużo, dużo więcej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Dziękuję bardzo tutaj panu radnemu za słuszną sugestię. Ja może będę tutaj operował kwotami, tak, bo no, nie o wszystkim powiedziałem też, jeśli chodzi o budżet, skupiłem się na tych zadaniach najważniejszych. Jeżeli jesteśmy w tych kwestiach zieleni, kwestiach wizerunkowych generalnie, to dobrze by było jeszcze słowo powiedzieć. To znaczy w budżecie na 2021 rok mamy kwotę blisko 75 tysięcy na utrzymanie zieleni. To jest kwota, no nie chciałbym tutaj w tej chwili przestrzelić, ale chyba no prawie dwa razy wyższa niż była założona w roku ubiegłym. Także właśnie to w kwestii dbałości również o to, o czym mówił pan tutaj pan radny Piczko. Natomiast no, liczymy też na dużą zmianę wizerunku z dwóch powodów. No, pamiętamy wyniki budżetu obywatelskiego. W jego wyniku, w wyniku głosowania naszych mieszkańców na terenie gminy powstaną witacze, tak, które też jakby no, wpiszą się w ten nasz krajobraz, będą takim elementem identyfikującym naszą gminę, ale też jakby myślę, że zachęcą do takich podróży turystycznych na teren naszej gminy. To jest raz. No i dwa, mamy też projekt Zielone Ronda Śląska, tak, też tutaj dwa ronda w Woźnikach zmienią swój wizerunek ze względu na pozytywne, wygrane wyniki głosowania, jeśli chodzi o marszałkowski budżet obywatelski. Ja myślę, że te kwestie, tak, plus te pieniądze, te kwoty założone na utrzymanie zieleni pozwolą nam też z satysfakcją jakby promować czy dbać wizerunkowo, może w ten sposób, naszą gminę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Pogoda.
tak ad vocem do słów pana Bartka. Komisja budżetowa naprawdę sumiennie pochyla się nad budżetem i próbuje każdą ze stron jakoś pogodzić, żeby te środki były równo rozdzielone. Co do drogi Cynków, to jest droga powiatowa. Od lat dostajemy za małe środki ze starostwa powiatowego na utrzymanie tych dróg. To też jest powód tego, że te drogi wyglądają tak, a nie inaczej. Nie mamy na tyle własnych dochodów, żeby te środki kierować w te drogi. No, z tego, co zapewniał pan burmistrz, prowadzone są rozmowy nad zwiększeniem tych środków na te drogi powiatowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze. Tak, to jeszcze a propos dróg powiatowych, może słówko powiem. Proszę państwa, no tak się składa akurat, że drogi powiatowe no, wymagają w naszej gminie sporych nakładów. W związku z tym też jakby to zadanie, które realizujemy w tej chwili, jakby już będzie dużym, olbrzymim krokiem naprzód. Rozmawiam ze starostą w kwestiach przebudowy kolejnych dróg. Powstał projekt, proszę państwa, teraz pod koniec roku na przebudowę drogi Kamienica Pakuły, tak, ulica Romanowska. Będziemy starali się tu wspólnie ze starostą o pozyskanie środków z funduszu dróg samorządowych, ale to jest perspektywa ewentualnego uzyskania dofinansowania w roku 2021 i rozpoczęcia tej przebudowy w roku 2022. Droga, o której wspominałem, a która też znalazła się w naszym budżecie, Dąbrowa Kolonia, również jest drogą powiatową, także no tu jakby robimy sporo też w tym zakresie, ale no zdecydowanie tych dróg jest dużo. Myślę, że w następnych latach też będziemy starali się sukcesywnie w porozumienie ze starostwem je remontować i przebudowywać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Szymon Klabis. Bardzo, bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Okay, teraz. W kwestii technicznej, bo pani przewodnicząca odczytała projekt budżetu, a jeszcze tam była korekta autopoprawki. I pytanie moje też do pani mecenas, czy my tej autopoprawki nie musimy przed podjęciem uchwały o budżecie nie przegłosować samej autopoprawki? Szanowni państwo, bardzo proszę tutaj nadzór prawny, ewentualnie panią skarbnik. Z informacji, które posiadam, ta autopoprawka została już ujęta w tym projekcie, który odczytałam. Jeśli się mylę, to bardzo proszę tutaj o nadzór, o skorygowanie tego. Szanowni państwo, autopoprawka co do zasady wymaga przegłosowania, natomiast jeżeli ona już została państwu wprowadzona przed sesją, tutaj musiałabym ewentualnie uzyskać informację od pani skarbnik, jak to technicznie, że tak powiem, zostało wprowadzone. Natomiast autopoprawka co do zasady, tak powtarzam, wymaga przegłosowania. Bardzo proszę panią skarbnik. Dzień dobry. Autopoprawka została wprowadzona przed sesją. Przedstawiliśmy już ją na komisji rewizyjnej. Nie wnosi do budżetu żadnego zmian, jeżeli chodzi o montaż finansowy. Nie zmienia się nam wartość inwestycji. Tam są tylko takie drobne zmiany. Przenosimy 300 tysięcy na budowę boiska w Psarach. Szanowni państwo, projekt uchwały, który został odczytany wraz z załącznikami, został w takim razie skorygowany. Dobrze rozumiem pani skarbnik? Także myślę, że wątpliwości zostały wyjaśnione. Jeśli ktoś chciałby jeszcze zabrać udział w dyskusji, to bardzo proszę się zgłaszać. Szanowni państwo, nie widzę zgłoszeń.
Proszę zatem o przejście do głosowania uchwały budżetowej. Bardzo proszę o uruchomienie systemu głosowania, a Państwa radnych o oddanie głosu. Szanowni Państwo, budżet gminy Woźniki na 2021 rok został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne, wnioski i petycje radnych oraz innych uczestników sesji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, rok 2020 dobiega końca. Nie był to prosty rok, dlatego bardzo chciałabym podziękować panu burmistrzowi Michałowi Jaloszko, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Woźnikach, Wysokiej Radzie oraz wszystkim mieszkańcom za trud i współpracę i zaangażowanie w pracy na rzecz naszej gminy. Chciałabym życzyć Państwu dużo zdrowia, radości, pomyślności oraz realizacji wszelkich planów na 2021 rok. Do siego roku, Szanowni Państwo. Proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałbym się dołączyć do tych życzeń dla Państwa i dla wszystkich mieszkańców. Zdrowia przede wszystkim, ta wartość bezcenna, tylko powrotu do normalności. Też o którym mówiłem wcześniej, oby 21 rok przyniósł tylko to co dobre dla Państwa i dla całej naszej gminy. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam sesję Rady Miejskiej w Woźnikach. Dziękuję bardzo.